codziennie spotykamy się w zupełnie innym miejscu niż nadleśnictwo. Tak, dzisiaj ze względu na to, że nadleśnictwo przechodzi pewną metamorfozę, przemianę, przebudowę, spotykamy się w Zalutyniu, w ośrodku szkolno-wychowawczym, dzięki uprzejmości pani dyrektor. Dzisiaj tutaj właśnie mamy dzień otwarty nadleśnictwa Chotyłów, akcja, która wpisuje się w stulecie lasów państwowych. I dzisiaj mogliśmy zaprosić młodzież z okolicznych szkół, służby współpracujące, myśliwych, koła gospodyń wiejskich, zespoły, które u nas mogą wystąpić, śpiewacze. I promujemy też żywność Dobre bo z lasu. No i mamy też taki tradycyjny catering dla wszystkich, którzy tutaj z nami chcą, do nas przybyli i zechcieli się z nami pobawić. Skąd w ogóle pomysł na tą imprezę? Taka sceptycyjna? Jest to impreza, która właśnie wpisuje się w obchody stulecia lasów państwowych, które zaczęły się w tym roku i będą trwały przez cały następny rok. Dlatego też taka duża ilość stoisk, która tutaj jest, konkursów dla dzieci z nagrodami, wspaniałe zabawy, no i współpraca ze służbami. Cieszymy się olbrzymią frekwencją i bardzo jest nam miło, że Państwo nas przybyli. No dobre miejsca tego typu imprezy. Tak, trochę awaryjnie, ale bardzo dobrze, bo tutaj jest bardzo ładny teren, bardzo zadbany, tutaj pani dyrektor to wszystko dba i pozwoliła nam po prostu do siebie przyjechać. Jakie atrakcje są najciekawsze? Jak pan dyrektor ocenia? Najciekawsze atrakcje. Mieliśmy tutaj właśnie pokaz harwesterów, czyli prac takich, które można zobaczyć tylko w lesie i to z daleka, bo nie można do takich urządzeń podchodzić. Mieliśmy pokaz dronów, mamy konie, były psy, są kolekcjonerzy myśliwscy, którzy pokazują nam swoje zbiory. No tak jak już wcześniej wspomniałem, śpiewające panie dla dzieci, to co najbardziej lubią, czyli dmuchańce. No i nasze konkursy leśne, gdzie można było zdobyć naprawdę wspaniałe nagrody po zaliczeniu całej trasy pytań i odpowiedzi, które dzieci wszystkie świetnie znały. No to czego wam życzyć na to stulecie waszego istnienia? Następnych 100 lat istnienia. Najstarsze drzewa w lasach nadleśnictwa Chotyłów na pewno to rocznice pamiętają. No, najstarsze lasy to pamiętają ze dwie takie rocznice, także. Ale dbamy o lasy, także jest komu świętować, jeśli chodzi o te drzewa. Dziękuję za rozmowę.